Artykuł 15 ustawy o policji, drodzy Państwo, to nie tylko legitymowanie. Ale temat legitymowania ostatnio budzi wiele kontrowersji i to tak naprawdę na różnych poziomach. Chociażby audyt obywatelski za odmowę legitymowania został zatrzymany, zresztą nie on pierwszy, nie ostatni, natomiast ukazał problem, który jest o wiele głębszy niż na pierwszy rzut oka może się wydawać i aż dziwi w tym zakresie stanowczy brak ostrej reakcji Rzecznika Praw Obywatelskich na skrajną niekompetencję, ale nie tych policjantów, ale ustawodawcy. I to niekompetencję godzącą w podstawowe prawa człowieka i między innymi o tym będzie w materiale, ponieważ nie będę bawił się, jak to mówił Bagieta. Więc dzisiaj będziecie mieli analizę, analizy, analizy. Co? Po prostu skupimy się na o wiele ważniejszym problemie. Witam serdecznie. Prawo i procedury dla policji i prokuratury to bzdury. Czyli słów kilka na temat artykułu 15 ustawy o policji. Nie ukrywam, że mamy wtorek, a skoro policja łamie prawo, legitymując przypadkowe osoby, to logicznym jest, że nie powinno być przyzwolenia społeczeństwa na takie lekceważenie prawa przez organ, jak to? Który powinien stać na jego straży. Nie powinienem również powtarzać informacji, o których już wcześniej wspominałem, więc albo, drodzy Państwo, proponuję przerwę w oglądaniu tego konkretnego odcinka i obejrzenie materiału wcześniejszego, odnośnik jest u góry, albo powinniście Państwo potraktować tamten odcinek jako tak naprawdę wsteczne uzupełnienie dzisiejszego materiału. I to też nie jest tak, że unikam wyjaśnień, czym jest podstawa faktyczna, czym jest podstawa prawna. Jeżeli to będzie przedmiotem Państwa zainteresowania, takiego bardziej dogłębnego, to jak najbardziej może to być tematyką, powiedzmy, innego odcinka. Ale przejdźmy może do samego artykułu 15 ustawy o policji. Nie, żartuję. Zaczniemy od artykułu 14, bo tak nam będzie prościej. Czyli artykuł 14 ustęp 1. W granicach swych zadań policja wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw skarbowych i wykroczeń. Poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, zwanych dalej osobami poszukiwanymi. Punkt trzeci. Poszukiwania osób, które na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie miejsca ich pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności, zwanych dalej osobami zaginionymi. W ustępie drugim policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach. Ustęp trzeci. Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. I na to zwracam szczególną uwagę, że tak powiem. Czyli jeszcze raz, policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Ustęp czwarty. Policja w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z danych o osobie, w tym również w formie zapisu elektronicznego uzyskanych przez inne organy, służby, instytucje. I myślę, że nie będziemy aż tak dogłębnie wchodzić w ten artykuł, ponieważ cel, który chcę Państwu naświetlić, jest, że tak powiem, trochę bardziej specyficzny i może nie chodzi o to, abym w tej chwili omawiał wszystkie kompetencje policji, które powinna robić, skupimy się, czy wykonuje, więc skupimy się tylko i wyłącznie na tym aspekcie, który rzeczywiście jest kontrowersyjny, związany z wyrabianiem limitów, jak to określił sierżant Bagieta. Czyli nie dałem mandatów, no to muszę przynajmniej ileś tam osób spisać. I to, że wiąże się to z naruszeniem podstawowych praw konstytucyjnych, to jest naszym problemem społecznym, ale też jest to problemem samych policjantów, którzy nie mają chyba na tyle jaj, żeby przyjść i powiedzieć: drogi kochany obywatelu, czy panie Rafałku, brakuje mi 3 osób do spisania do limitu. I wtedy Rafałek pomija przepisy, wyciąga dowód osobisty, no przecież nie jestem prosiakiem, żeby wziąć i nie iść komuś na rękę. Jeżeli by to było zrobione w tej formie,
to nie widzę problemu, żeby komuś pomóc, a walczyć z patologią systemu i skazywać nie tych, którzy są na samym dole, ale ludzi rzeczywiście odpowiedzialnych. Tak więc, drodzy Państwo, idąc dalej, generalnie przytaczając artykuł 14, chodziło o to, aby było nam łatwiej, ponieważ artykuł 15, ustęp 1 stanowi, że policjanci wykonując czynności, o których mowa w artykule 14, mają prawo. I po to, aby nie było już właśnie tych pytań, jakie czynności, dlaczego, stąd pewnego rodzaju zamiana i wiemy już, co policjanci, do czego policjanci mają prawo, co się dzieje, jeżeli generalnie przekraczają swoje uprawnienia, to do tego też dojdziemy. Czyli policjanci, wykonując swoje czynności, o których mowa w artykule 14, mają prawo do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. Punkt drugi, zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach kodeksu postępowania karnego i innych ustaw. Punkt 2a, zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły np. areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego. Ten przepis ulegnie zmianie. Jego treść będzie troszeczkę inna od 1 stycznia 2023 roku. To już, że tak powiem, dla osób szczególnie zainteresowanych. Tak czy inaczej, w punkcie trzecim policjanci mają prawo zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia. Punkt 3a. Pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki z policzków. I w literze B mamy w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe. Potem jeszcze policja oczywiście w punkcie 5 ma prawo do dokonywania kontroli osobistej, czy w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub w celu odnalezienia broni, innych niebezpiecznych przedmiotów i tak dalej, drodzy Państwo. Nie chodzi o to, abym odczytywał cały przepis. Dodatkowo, owszem, teoretycznie powinienem iść w tym kierunku, aby zwracać uwagę, że policja przecież dokonuje czynności legitymowania również w celu zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, czy w związku z ich wstępem na teren obiektów lub obszarów ochranianych przez policję lub w związku z zabezpieczeniem przez policję imprez masowych, zgromadzeń, ma prawo przeszukiwania bagaży i tak dalej, ale to uprawnienie ono i tak jest ściśle powiązane z konkretną sytuacją faktyczną. I generalnie problemem jest niezrozumienie celu samych przepisów przez samych policjantów. Ale niejednokrotnie zdarzają się sytuacje również odwrotne. Kiedy sytuacja, którą byśmy zakończyli dosłownie w 30 sekund, rzeczywiście powoduje problemy. Tylko my zastanawiamy się i zrzuca się, bo obywatel się nie chciał wylegitymować. No nie zupełnie. Nie o to chodzi, że obywatel się nie chciał wylegitymować, ale jeżeli notorycznie, nagminnie są łamane podstawowe prawa i wolności. No tak było. Nie zmyślam. I ktoś tego nie jest w stanie zrozumieć, to stąd się bierze generalnie pewnego rodzaju opór. I w sytuacji zupełnie innej, gdyby generalnie policja podchodziła do obywatela tak jak powinna, mielibyśmy rzeczywiście na tyle mało sytuacji, w których dochodzi do, byśmy powiedzieli, kontrowersji, jeżeli chodzi o zastosowanie artykułu 14-15 policji, w związku oczywiście z innymi przepisami, to w tej sytuacji generalnie nie byłoby ani tego odcinka, ani nie byłoby potrzeby omawiania pewnych rzeczy. Natomiast to, na co dzisiaj chcę zwrócić uwagę, to mamy coś takiego, że czynności wymienione w ustępie 1 artykułu 15 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte. I w punkcie 7 ustawy mamy
na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w ustępie 1 punkt 1 do 4a, 5a do 7 i punkt 10 przysługuje zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora. Drodzy Państwo, najważniejsze i klucz tego odcinka. Na sposób przeprowadzenia czynności. I to proszę zapamiętać, ponieważ chodzi o sposób, a nie o zasadność samego legitymowania. I złożenie skargi, no niestety, nie spowoduje raczej wszczęcia postępowania przeciwko policjantowi w związku z tym, że bezzasadnie podjął czynności. I to, że z jednej strony mamy wyrok Sądu Najwyższego z 31 marca 2021 roku, czyli 2K422/20, że w sytuacji, gdy funkcjonariusz organu państwowego lub uprawnionej do legitymowania instytucji żąda podania wskazanych w przepisie danych osobowych w wypadku, gdy nie ma do tego podstawy prawnej, obywatel może odmówić podania danych osobowych bez konsekwencji prawnych. Natomiast zwróciłbym również uwagę na to, że trzeba wziąć pod uwagę sytuację faktyczną. Czyli trudno odnieść się do tego, że czynność faktyczna ma umocowanie w przepisach nawet, które istnieją. Jak najbardziej, bo przecież nikt nie mówi, że artykuł 15 ustawy o policji nie istnieje czy nie obowiązuje, ale że obowiązuje. I obowiązuje zarówno mnie jako obywatela, jak i funkcjonariusza policji i to o wiele bardziej niż zapięty, niż rozpięty rozporek. Ten policjant tutaj ma rozpięty rozporek. Znaczy mi się to też zdarzało często, więc tutaj tak tylko z czystej sympatii się śmieję, ale no. Ale jak koń spokojny, to i stajnia może być otwarta, jak to się mówi. W każdym razie, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o to, to obywatel może odmówić podania danych osobowych bez konsekwencji prawnych. I to jest tak naprawdę szeroko omówione w tym odcinku z odnośnika, ale pamiętać należy o tym, że bezwzględne egzekwowanie ochrony interesów jednostki wynikające z artykułu 212 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli tam mówimy o m.in. pomówieniu, zniesławieniu oraz uznanie, że osoby pomawiane mają absolutne i niepodlegające ograniczeniom prawo do ochrony ze strony państwa, które reagować ma na pomówienia za pomocą prawa karnego, byłoby nieuzasadnione z punktu widzenia istoty społeczeństwa demokratycznego, w którym wolność wypowiedzi ma charakter fundamentalny. I to była kwestia związana akurat w tamtym wypadku, w omawianym wyroku, który rozszerza się tak naprawdę całościowo i należy wziąć pod uwagę, że to, że policjantowi wydawało się, że może kogoś wylegitymować, to Sąd Najwyższy stwierdził, że jest jeszcze konstytucja i prawa człowieka. I tak naprawdę aparat przymusu państwowego nie powinien być w żaden sposób angażowany w spory, które w gruncie rzeczy mają charakter prywatny, no bo oskarżenie o pomówienie co do zasady wymaga wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. I pytanie jest inne. W sytuacji, w której jesteśmy, tak naprawdę nie jest powiedziane, że to my zawsze będziemy mieli rację, bo nagle może się okazać, że w sytuacji, w której sąd uniewinni, oczyści nas z zarzutów, będziemy tak naprawdę krystalicznie czyści. Ale rykoszetem oberwiemy, bo jednak mieliśmy obowiązek wylegitymowania się. I tak, tak naprawdę w sposób niezwykle ciekawy do sprawy podszedł Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze. To jest wyrok z 29 kwietnia 2022 roku, 6KA151/22. I sprawa dotyczyła mężczyzny, który na ulicy, nie zakrywał oczywiście, wiadomo, ust i nosa, czyli mówiąc krótko, odważył się chodzić bez naryjnika, zaś poproszony przez patrol policji o wylegitymowanie się w celu wręczenia oczywiście, wiadomo, że mandatu, czyli wykroczenie, które policja twierdziła, artykuł 116, paragraf 1 kodeksu wykroczeń, pan odmówił okazania dokumentu tożsamości, co sąd pierwszej instancji potraktował jako wykroczenie i wycenił to na 100 zł grzywny. Oczywiście była apelacja, obwiniony zarzucił, iż policyjna interwencja była bezprawna, ponieważ nakaz zasłaniania ust i nosa został wprowadzony rozporządzeniem, a przecież prawa i obowiązki nasze mają być regulowane aktem rangi ustawowej, czyli generalnie, mówiąc krótko, nie powinien być za to karany. W
każdym razie prawnik reprezentujący pozwanego twierdził, że norma karna powinna składać się w całości z hipotezy, dyspozycji, sankcji. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której tak naprawdę, jeżeli chodzi o penalizację czynu, układa się to tak naprawdę z różnych klocków, które byśmy układali tak jak puzzle, czyli opis czynu określony w rozporządzeniu, ale sankcji poszukamy w kodeksie wykroczeń i jego prawnik twierdził, że nie można go ukarać za odmowę wylegitymowania się. Przyznam, że akurat z tym zdaniem się w pełni zgadzam. Jest jedno ale. Sąd odwoławczy tego zdania nie podziela, do czego też ma prawo. I owszem, generalna zasada ustrojowa powiada, że nie ma zbrodni bez ustawy. Jednak nie wyklucza to częściowego stypizowania czynu zabronionego w rozporządzeniu wykonawczym. Aczkolwiek w formie rozporządzenia mogą być uregulowane tylko kwestie, które nie mają istotnego znaczenia dla tych zagadnień. Stąd też sąd okręgowy w pełni i całkowicie zgodził się z orzeczeniem Sądu Najwyższego, czyli tym, które było przed chwilą przytaczane, czyli 2K422/20 z 31 marca 2021 roku, ale uznał, że w tym konkretnym przypadku funkcjonariusze mieli podstawy do ustalenia tożsamości sprawcy wykroczenia, no i stąd odmowa okazała się wykroczeniem. I drodzy Państwo, generalnie mógłbym przedstawiać przykłady w jedną i w drugą stronę. Całość zagadnienia rozbija się o jedną rzecz. To, na co sobie może pozwolić pani mecenas Anna Kubala, to, na co sobie może pozwolić audyt obywatelski. Tylko proszę pana, jest pan osobą zatrzymaną, muszę prewencyjnie założyć panu kajdanki na ręce trzymane z przodu. Dobrze, proszę pana. Uwaga, że nie jest pan osobą agresywną, więc... Proszę pana, nie ma problemu, proszę bardzo, niech pan zobaczy, jaki jest mu budowy. Dobrze, usiądź z panem. Jeżeli bym mógł troszeczkę lżej, bo tu mnie mocno uciska, tak, ten jest fajnie, fajnie, no. Delikatnie, luźnie. Nie musi pan dużo. Bo ten jest ok, a ten mi trochę. Tak, wystarczy? No, już musi, bo widzę, że chyba albo mam grubszą rękę, albo po prostu, jeżeli bym pana poprosił o zdjęcie zegarka i włożenie mi go do kieszeni, to będzie mi łatwiej. No bo przed zegarkiem założyłem. Czy czasem moja skromna osoba? Generalnie zawsze zachęcam do jednej rzeczy. Przedstawiam Państwu dwa różne, skrajne poglądy na daną sprawę, tylko i wyłącznie po to, abyście to Państwo doskonale wiedzieli, czy chcecie podjąć ryzyko. Ryzyko tego, że albo skończycie tak delikatnie jak audytor w bardzo kulturalnej powiedzmy sytuacji, bo trudno zarzucić brak kultury czy policji, czy audytorowi. Natomiast można wtedy skończyć w kajdankach, a można skończyć generalnie tak jak chłopaki tu w tej sytuacji. Mężczyzna został powalony na ziemię i zakuty w kajdanki. Gdy próbował wstać, został przetrzymany w okolicach szyi i szczęki. Kolegę Marka również położono na ziemię. Dziękuję panu polecenie, nie ma pan rękoma. Już teraz nie. Co ty robisz? Nie robię. Ja nic nie robię. Są dokumenty, pytam. Ała! Gdzie są dokumenty? Co ty robisz ze mną? Gdzie są dokumenty, pytam. Dowód osobisty. Co ty robisz ze mną? Gdzie pan jest? Jest dokument czy nie ma, pytam. W związku z powyższym jednak jest zdecydowanie korzystniejsze wykorzystanie aspektów prawnych zdecydowanie później i poddanie się temu, co chce policjant. No chyba, że zaproponuje nam seks bez naszej zgody, no to wtedy to już jest trochę przegięcie.
I to wtedy można się zastanawiać, czy jesteśmy w Brodnicy, czy może w Bytomiu. To tak na literę B. Ale tak naprawdę czas na finał. To, co najbardziej istotne i bulwersujące. Drodzy Państwo, skargę na czynność legitymowania składa się na sposób legitymowania i prokurator nie będzie badał faktycznych podstaw dokonania czynności. I cytując doktora Mikołaja Grzesika, popełnił swego czasu artykuł na łamach portalu palestra.pl, to pisze tak. Podkreślić należy, że kontrola odwoławcza prawie we wszystkich ustawach przewidujących taką kontrolę ograniczona została do weryfikacji sposobu legitymowania. Prokurator, do którego przysługuje zażalenie, nie ma podstaw zatem do badania ani zasadności, ani legalności legitymowania. Tak jak choćby w przypadku kontroli odwoławczej zatrzymania, przykładowo sprawowanej przez sąd w trybie artykułu 246 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego. Literalne brzmienie odpowiednich przepisów pozwala jedynie na wąską kontrolę odwoławczą, pozostawiając poza jej zakresem najważniejsze i najbardziej wrażliwe na nadużycia kryteria legalności i zasadności. Trudno doszukać się jakichkolwiek racji przemawiających za takim ograniczeniem. Wręcz można wskazać, że kwestionowanie legitymowania przez obywatela następuje najczęściej na poziomie jego zasadności i legalności, a nie samego sposobu czy też prawidłowości, których zazwyczaj nie budzi większych wątpliwości i co gorsza, drodzy Państwo, stwarza pozory zgodności z prawem. Już z tej przyczyny granice kontroli odwoławczej powinny być poszerzone o omówione kryteria wzorem konstrukcji zażalenia przewidzianej np. właśnie w artykule 266 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego. Jeden z nielicznych wyjątków od tej reguły zawiera przepis artykułu 20 ustawy o strażach gminnych, w którym wskazano, że zażalenie do prokuratura przysługuje na zastosowanie i sposób przeprowadzenia czynności, m.in. legitymowania. Jest to zatem znacznie szersza norma niż w pozostałych ustawach czy w ustawie o policji. I kontrola odwoławcza wydaje się, że jej zakres obejmuje zarówno legalność, jak i zasadność podjęcia czynności. Czyli generalnie mamy do czynienia z sytuacją, w której ustawodawca celowo wyłączył możliwość składania zażalenia. Jest na to inne rozwiązanie, ale o tym później. Można również rozważyć, czy prokurator powinien być organem właściwym do rozpoznawania takiego zażalenia i nie kwestionując w żaden sposób kompetencji prokuratora, który najczęściej doskonale zna przepisy prawa, na bieżąco kontroluje działania policji i stoi na straży praworządności, przepraszam, cytuję źródło, rozwiązanie to jest dyskusyjne ze względu na przysługujące jednostce prawo do sądu wskazane w artykule 35 ust. 1, a także artykule 77 ust. 2 Konstytucji. Jeżeli dodać do tego, że jak wskazano, legitymowanie stanowi często głęboką ingerencję w prawa człowieka, możliwość uzyskania ochrony prawnej przez obywatela przed sądem wydaje się bardziej adekwatna. Nie wyklucza to oczywiście wprowadzenia obowiązku kierowania środka odwoławczego za pośrednictwem prokuratora, który dopiero w razie nieuwzględnienia zażalenia kierowałby sprawę do sądu. To pozwoliłoby również na udział prokuratora w postępowaniu jako organu nadzorującego policję w toku postępowania karnego. I w tej kwestii z całą pewnością nieobojętna jest argumentacja wskazana w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 roku, w którym to stwierdzono niekonstytucyjność przepisów dotyczących m.in. np. kontroli osobistej ze względu na naruszenie prawa do sądu i nie powielając argumentów powołanych przez Trybunał Konstytucyjny i odsyłając do treści uzasadnienia wyroku, podkreślić należy, że nie ma istotnych i jednoznacznych argumentów pozwalających na odmienne traktowanie czynności legitymowania. Decydującym wspólnym elementem czynności legitymowania i kontroli osobistej jest bowiem możliwość naruszenia wolności i praw w rozumieniu m.in. artykułu 77 ust. 2 Konstytucji. I oczywiście zgodzić się należy, że legitymowanie co do zasady cechuje się typowo mniejszym stopniem dolegliwości dla obywatela niż choćby kontrola osobista. Są to jednak czynności podobne w zakresie ingerencji w istotne prawa obywatelskie i jako takie powinny korzystać ze szczególnej ochrony prawnej. I zwrócić należy również uwagę na to, że jeżeli chodzi o organy, które są niejako wyznaczone do
pełnienia takich i innych funkcji społecznych powinny ze szczególną rozwagą podchodzić do naszych praw konstytucyjnych. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, gdybyśmy wzięli pod uwagę to, że różne służby w różny sposób podchodzą do kwestii związanych ze stosowaniem prawa, to przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że specyfika jest różna. Inaczej wygląda legitymowanie osób wchodzących na przykład na teren zakładu karnego, inaczej wygląda sprawa w innych miejscach, inaczej to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o żandarmerię wojskową, choć na przykład w tych przypadkach ustawodawca zdecydował się częściowo na przykład na kontrolę odwoławczą legitymowania. We wszystkich wspomnianych przypadkach ingerencja w prywatność danej osoby odbyła się na zasadzie na przykład dobrowolności i są to sprawy incydentalne, a jednostka sama decyduje, czy chce zrezygnować ze swoich praw, niejako wkraczając swoją, czy pozwalając wkroczyć swoją wewnętrzną, osobistą, że tak powiem, przestrzeń. I z tej perspektywy, jeżeli my weźmiemy pod uwagę, że ustawa o policji nie dopuszcza możliwości badania legalności samych przyczyn legitymowania, to jest to bardzo duży problem. I nie ograniczając się na przykład do samej analizy przepisów, czy też wyłącznie do ustawy o policji, to należy dodatkowo zauważyć, że w perspektywie następnych lat niestety to państwo będzie stawało się coraz bardziej totalitarne. Cokolwiek by nie powiedzieć, to straszenie artykułem 65 paragraf 1 kodeksu wykroczeń to jest jedna rzecz, czyli ta odmowa wykonania obowiązku legitymowania się i można ją podważać. Obywatel tak naprawdę z jednej strony nigdy nie wie, czy w danej konkretnej sytuacji rzeczywiście ma obowiązek się wylegitymować, czy po prostu funkcjonariusz publiczny w sposób chamski łamie prawo. Z jednej strony obywatel naraża się na odpowiedzialność tylko i wyłącznie w tym wypadku z kodeksu wykroczeń, ewentualnie skucie, utrata jakiegoś tam zęba, prawda, różnie to bywa, ale generalnie, jeszcze raz podkreślam, mogę się zdecydować na odmowę policjantowi wylegitymowania i skończę z całą pewnością, tak jak audyt obywatelski czy ktoś inny. To, że wyciągnę z tego konsekwencje i to bardzo konkretne, to jest jedna rzecz. Pytanie, czy państwo będziecie mieli również taką dużą determinację. I stąd obiecałem państwu sposób, w jaki rozwiązać sytuację. Najprostszym rozwiązaniem, zdecydowanie, a nie ukrywam, że wolę to robić w taki sposób. Można, jak najbardziej. Jeszcze jak. Czyli, jeszcze raz powtórzę, wolę na spokojnie, przy biurku. I ktoś powie może w chamski sposób. Tak, natomiast w pełni zebrany materiał dowodowy. Zanim go zamieszczę w internecie, to wolę go skierować jako podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z artykułu 231 przez funkcjonariusza publicznego. I wolę go skierować do prokuratury. Oczywiście licząc się z tym, że zostanie to umorzone. Oczywiście skarga, zażalenie. Chociażbym miał w tym momencie złożyć prywatny akt oskarżenia. I generalnie, mówiąc krótko, nie możemy sobie pozwolić na to, aby w policji istniała aż taka patologia. Aby po prostu deptać w sposób chamski i bezczelny podstawowe prawa konstytucyjne. Ale to też nie oznacza, że powinienem za każdym razem dać się po prostu wykorzystać policjantowi. Bo za każde takie wykorzystanie powinien w tym momencie ponieść konsekwencje. I generalnie, jak to się mówi, skoro policja do nas podchodzi w ten sposób, to jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom. I to tym optymistycznym akcentem. Tradycyjnie państwa pozdrawiam. Do zobaczenia we wtorek. Trzymajcie się.